Bonanza, motyw, główny motyw melodyczny. I od razu chcę powiedzieć, że to jest bodajże pierwszy patataj na świecie. Od niego się chyba w ogóle wywodzi. Możliwe, że wzięła moja nazwa patataj, czyli granie. Jak leci ta bonanza? Uwaga. I później znowu. Dobra, jak to teraz wygląda? Zaczynamy w ogóle na drugiej strunie, na drugim progu, czwarta struna i ten patataj. No, zaraz poprawię sobie w ogóle sprzęt nagrywający. Czyli po prostu patataj. W skrócie, patataj to jest takie określenie na konkretny rytm, bo to może być równie dobrze rytm taki. To jest taki rytm, chyba on się w ogóle też wziął z tego, jak koń biegnie, to generalnie tak czasem można wyłapać taki patent rytmiczny. I on jest w sumie bardzo często używany. Gdzie moje piórko? Dobrze, tu jest zapas. On jest w sumie bardzo często używany, ten motyw, bo to na przykład mamy w różnicy, prawda? Można ten patataj może być w ogóle skrajny w stylu. Ale dobra, wróćmy z powrotem do bonanzy. Ja akurat go gram na takim mocniejszym przesterze i zaczynamy w ogóle, znaczy na mocniejszym. I teraz w ogóle spróbujmy tak. Czwarta struna na drugim progu i gramy ten motyw patataj. Czyli dym, dydy, dym. Zagram to w ogóle bardzo wolno, bo wtedy to łatwo wyłapać, jak to się gra. Po prostu na drugim progu, trzecia i druga struna na drugim progu, po prostu gram na tym samym. To jest jakby pierwsza, można powiedzieć, pierwsza figura rytmiczna. Druga to jest taka, że też jest patataj. Czyli też zaczynamy od patataja. Dlatego gramy 2, 4 i na strunie trzeciej 1, 2. Tak to wygląda. Drugi motyw jest w zasadzie ten sam schemat, tylko po prostu schodzimy na struny niższe. Czyli po prostu zaczynamy ten grać patataj na strunie drugiej, na strunie trzeciej, a drugi próg. Przepraszam, ja po prostu strasznie mylę. Drugi próg, pierwszy, drugi i struna trzecia. Raz, dwa, trzy. Tylko tam nie możemy zagrać na jednym progu, tak jak tu zrobiliśmy. Tylko jest trzy na drugiej, dwa na pierwszej. I tutaj też jest 2-4, tylko nie tak jak w tamtej wersji było 1-2, tylko gramy na strunie drugiej, ale 2-3.
prostu to jest świetne ćwiczenie. Później tam mamy takie przejście. Takie mamy przejście. Jeszcze raz. Czyli struna trzecia na szóstym progu, struna druga na piątym i struna czwarta na siódmym. Można powiedzieć taki trójkącik, taki o siódmy, szósty, piąty próg. Tylko zaczynamy od szóstego. A tutaj później mamy struna czwarta na czwartym, struna trzecia na drugim i struna czwarta pusta. Czyli i później mamy tak jak akord A-dur. Najlepiej sobie położyć palec tak na czwartej, trzeciej, drugiej strunie i to brzmi tak. Czyli 2, 2, 2, 2, 2, 4. I z powrotem ciśniemy to. Bo my to sobie możemy grać w różnych miejscach, prawda? Możemy grać jakieś tu, na przykład tu, jak było? Jak to leciało? Nie wiem. Tak. Wszędzie z tym jechać. No myślę, że to jest, no to nie jest skomplikowane. Najtrudniejszy chyba będzie motyw zagrania tego tym tyrym, 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 bo to musi się wbić do głowy, że zaczynamy od wolniejszego. Taj, pata, taj, pata, taj, pata, taj. Właśnie od tego musimy zacząć, że od tego czyli taj, pata, taj, pata, taj, taj. Doskonałym przykładem tego, że wykorzystanie patataja na masową skalę w prawie każdym utworze no zdaje egzamin, bo jest zarąbiste, więc właściwie tutaj nie ma co się przyczepiać. Ale bonanza to jest, można powiedzieć, kto nie umie zagrać motywu z bonanzy, ten właściwie nie zrozumie istoty patataju. To jest myśl Wojtka. Nie zrozumie istoty patataja. Dobra. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym jeszcze zagrał. Mam nadzieję, że to było wszystko jasno pokazane. Gryf jest dość blisko, więc właściwie myślę, że to nie ma żadnego problemu, żeby rozkminić, gdzie który próg. No i oczywiście piszcie komentarze, zasubskrybujcie kanał. Oczywiście też można zostać patronem kanału na stronie patronite.pl. Link będzie w opisie. Tam i różne jeszcze będą jakieś bariery związane z tym, że się jest patronem, więc lepiej sobie przeczytać i popatrzeć. Także dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia.